Witam serdecznie i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka w rytmie biegania na kanale podcastowym bieganie.pl. Napędza nas e-obuwie. A dziś Adam Krzczot oraz Maciej Gurzejewski będziemy rozmawiać z wyjątkowym, fenomenalnym i jedynym gościem w swoim rodzaju o tym, jak zmienił się sport przez ostatnie lata. To dzięki temu człowiekowi nabrałem pasji do wygrywania i oczywiście udzieli nam wskazówek co do tego, jak biegać. To na pewno ma przygotowane kompendium wiedzy na temat podstawowego treningu, właściwie dla każdego. Połączy wszystko, siłę biegową, elastyczność, ale też powie nam o tym, gdzie jemu najlepiej się biegało, w jakim miejscu na świecie i podczas jakiej imprezy. A tych imprez lekkoatletycznych on przerobił oj bardzo, bardzo dużo, nawet chyba więcej niż Adam. Głos sportu w Polsce, Przemysław Babiarz. Dzień dobry Państwu, panowie. Tak bardzo przyjemnie mnie zapowiedzieliście, że nie wiem, czy sprostam. Ale proszę Państwa, w towarzystwie mojego przyjaciela i kolegi Maćka Kurzejewskiego, wspaniałego profesjonalisty, który w bieganiu ma o wiele większe ode mnie doświadczenie, bo o wiele więcej przebiegł ode mnie maratonów i na różnych kontynentach. A Adam Krzczot to jest profesor biegania, którego znam doskonale z widzenia i ze słyszenia, bo on mnie tylko ze słyszenia. Kiedy zdobywał swoje największe sukcesy, ja miałem zaszczyt to komentować i uczyć się całej tej taktyki biegania. Państwo się przekonają, że mieć takiego kumpla jak ja, właśnie w osobie Przemka Babiarza w redakcji TVP Sport, to jest po prostu skarb w czystej postaci. Tak będzie. No to jedziemy. Zapraszamy do wysłuchania. Bieganie.pl. Słuchaj w rytmie biegania. Partnerem cyklu w rytmie biegania jest e-obuwie. To zaczniemy tradycyjnie od quizu. Drogi Przemku, mam dla Ciebie 4 pytania zamknięte, 2 pytania otwarte. Pierwsze pytanie. Gdybyś miał wybrać, możesz zostać rekordzistą świata w maratonie czy na 100 metrów? Na 100 metrów. Na 100 metrów. Buty, nowe technologie karbonowe czy może buty tradycyjne? Tradycyjne. Tradycyjne. A, tu niespodzianka. To niespodzianka. Izotonik czy woda? Woda. Woda. Mniejsze zło. Czwarte miejsce czy poza finałem? Czwarte miejsce. Też bym tak wybrał. Pytanie otwarte. Biegam, bo? Nie chcę stracić tej sprawności. No, od pewnego momentu w życiu człowiek już tylko podtrzymuje pewne sprawności i przerwa w młodości niewiele znaczy, ale przerwa w wieku, nazwijmy to dojrzałym, to już czasami brak możliwości powrotu. Bardzo głęboka myśl. Kiedy myślę o bieganiu, to? Myślę o wysiłku, który daje radość, zwłaszcza po zakończeniu tego wysiłku. Czyli tradycjonalista, który zawsze chce więcej. Dobrze. To nam się podoba, bo w tym klimacie będziemy prowadzić tą rozmowę, czyli pozytywów. Bo sport jest piękny, sport daje nam niesamowite emocje, zastrzyk endorfin, ale nie tylko. I ja się cieszę, że mogłem dorastać w duchu sportu razem z tobą, słuchając ciebie. I tu taka niespodzianka. Jesteś człowiekiem, z którym zjadłem najwięcej pestek dyni niż z kimkolwiek innym. To bardzo mi miło, to szalenie zbliża. A historia, na chwilę wybiegając, historia ta ma swoje bardzo dobre podstawy w zimowych skokach narciarskich, kiedy właśnie pestki dyni są taką ulubioną moją przekąską do oglądania i do słuchania tych bajecznych komentarzy, którymi raczysz słuchaczy. Raczyłeś o bieganiu i o skokach narciarskich, co? Tak jest, i o skokach narciarskich. No właśnie. Ale jakim sportowcem, jakim biegaczem jest Przemysław Babiarz? Ja jestem typem sprintera i skoczka, który do biegania tego dłuższego właściwie został trochę poprzez przykład kolegów namówiony, bo to jest tak, że ten cały jogging, było wiele popularyzatorów, lata 90, ale wtedy ja byłem jeszcze 30-latkiem, który myślał sobie, dajcie spokój. Czyli Tomaszowi Hopferowi nie uległeś wtedy? Nie uległem wtedy, zwłaszcza, że wtedy zwiewałem szkoła teatralna, a kiedy on zaczynał, to jeszcze byłem w liceum, a w liceum startowaliśmy w skoków dal na 100
kilometrów, skoku z wyżw, trójskoku, to wszystko oczywiście bez jakiegoś treningu specjalistycznego, ale startowałem w zawodach międzyszkolnych i tam czasami coś udawało mi się wygrać albo zająć miejsce w trójce. Natomiast długie biegi, ja pamiętam, że raz nam kazali pobiec jedno okrążenie stadionu, po 300 metrach zszedłem. Kapitulacja. Kapitulacja, dlatego że ja tak sobie trochę mówiłem, że nie da rady długiego wysiłku w moim przypadku, że jestem po prostu takim zającem, a nie antylopą. Czyli co, ja nie lubię biegać? Ja nie lubię długo biegać. Lubię zerwać się szybko do biegu niczym gepard, ale nie, żeby to trwało i trwało. Trochę musiałem odejść od tej zasady w trakcie treningów karate, to tak miałem 15-16 lat i tam od nas wymagano długiego wysiłku, biegania pod górę i pamiętam, że tam umieraliśmy i biegliśmy dalej. Padaliśmy i biegliśmy dalej. I to właściwie był taki moment w życiu, kiedy nauczyłem się trochę przekraczać swoje możliwości. To znaczy, jakby przekraczać próg bólu. Bo to było wymagane. Inaczej po prostu nie istniało się na tym treningu. Trzeba było przekraczać próg bólu. I to z odłożonym skutkiem 30 lat później mi się przydało, kiedy już zacząłem biegać. Najpierw biegał Maciek. A ja popatrywałem, Maciek o 10 lat młodszy, to myślałem sobie, to oni muszą, a ja jeszcze nie muszę. Ale potem nagle... Ale długo nie czekałeś. Ja zacząłem biegać w 2003 roku, pierwszy start w 2004. Tak, to prawda. Jeszcze nasz wspólny wyjazd do Aten na igrzyska, gdzie biegaliśmy wokół tego obozu policyjnego, gdzie nas zakwaterowano jako dziennikarzy w upiornym słońcu, skwarze straszliwym i tam truchtaliśmy do ognia. Greckie słońce, ale to nas ukształtowało na kolejne lata. A czy to greckie słońce i to bieganie wyjazdowe, powiedz mi takie najbardziej charakterystyczne miejsca, może takie, które cię najbardziej zaskoczyło wśród wyjazdów, komentując po całym świecie imprezy absolutnie mistrzowskie? Takie miejsce, które komentowałem i mnie tak jakoś zachwyciło. Tak. Wiesz co, dopytując się jednocześnie błyskawicznie analizuję to wszystko. Wiesz, to dla mnie wielkim wydarzeniem były Ateny, dlatego że to były moje pierwsze letnie igrzyska olimpijskie. Ja tam wprawdzie nie komentowałem lekkiej atletyki, tylko pływanie, ale pozwolono mi tam komentować maraton. Kobiet i mężczyzn. Pola Radcliffe z jednej strony, a z drugiej strony Stefano Baldini i ten Brazylijczyk, który został napadnięty i potem dobiegł trzeci do mety. Tak. I ten stadion panatenajski tradycyjnie z 896 roku z Markiem Troniną to komentowaliśmy we dwóch. I to sprawił, raz, że ten epizod w trakcie maratonu mężczyzn, to był maraton nie pętlowy, tylko z miejsca do miejsca, zresztą Maciek wie, maraton Ateny, to ja rok wcześniej, w 2003 roku na próbie przedolimpijskiej właśnie tę trasę pokonałem i to był mój pierwszy maraton, zresztą pobiegliśmy tam wspólnie z Markiem Troniną, z którym później, rok później komentowałeś. Marek miał to olimpijski, też olimpijski, miał to też w małym palcu i miał to przerobione na własnym organizmie. I dla mnie też uważam, że te Ateny były absolutnie fascynujące, jeśli chodzi o zakochanie się w bieganiu i cała ta historia związana z antyczną historią maratonu i Filipidesa i stadion, na który wbiegało się, kończąc ten maraton. I ja wtedy, mając świadomość, że rok później będą tam wbiegać maratończycy podczas olimpijskiej próby. Wyniosła chwila. Było to niezwykłe. I też cały epizod z tym Baderlejem de Limą, któremu Baldini potem chciał oddać złoty medal, on powiedział, że brązowy w zupełności mu wystarczy, ten Mepke Flezigi, który zajął drugie miejsce, o którym nikt nie pamięta, ale my właśnie tutaj przypomnimy. Ale o co chodzi, że to przekonuje się człowiek, że wydarzenie tak potrafi zaskoczyć. Kiedy patrzyłem, no bo wiadomo, siedzieliśmy na stadionie, patrzyliśmy w ekranik i widzieliśmy, co się dzieje na trasie, ale nagle, kiedy ten dziwnie ubrany człowiek wyskoczył z tłumu, to wydawało mi się, że to tak ma być. Facet prowadzi w maratonie, ma przewagę, nie wiem, nie pamiętam, ile wtedy miał Vaderlei de Lima przewagi, przypuszczam, że kilkadziesiąt sekund nad drugim, czyli nad Baldinim. I on go nagle wciąga w tłum, jacyś ludzie uwalniają go, on wraca do biegu. Osłupieliśmy tam z Markiem. Konsekwencja wybicia z rytmu jednak była bardzo poważna. Mimo, że to było, jeżeli dobrze sobie przypominam, około 30 kilometra, tam ta trasa już zaczyna powoli schodzić w dół, bo tam... To już były Ateny, tak. Przed wysiadem. I wydawało się, że de Lima ma szansę dociągnąć do końca, a jednak nie. To jest takie szarpnięcie organizmem, który już jest przecież napięty do granic wytrzymałości i Baldini go, mówiąc w sposób popularny, zmucił. No, dobieg wyprzedził.
ale dobiegł Vaderlei de Lima. I to przekonałem się, bo zaraz mi stanął w pamięci z historii czytany maraton londyński z 1908 roku, kiedy Dorando Pietri pada na stadionie, pada i wstaje, pada i wstaje, wreszcie pada i nie wstaje, i Arthur Conan Doyle z następcą tronu przenoszą go przez linię mety. I myślę sobie, Holender, no taka historia dzieje się teraz na naszych oczach w tym 2004 roku. I to rzeczywiście było no chyba najbardziej, jeżeli chodzi o biegi, te długie, najbardziej oryginalnym przeżyciem w mojej jakby takiej to doświadczeniu komentatorskim. Nasi słuchacze i widzowie wiedzą, że każde pytanie, nawet o prywatne przeżywanie biegania, Przemek skończy historią sportu światowego i tu chyba nikt nie może mieć żadnych wątpliwości. Natomiast pewnie Adam też pytał o to i miał na myśli, zadając to pytanie, czy też podchodziłeś do biegania w ten sposób, wyjeżdżając i komentując z różnych miejsc na świecie, że to bieganie, które jest najprostszą formą ruchu i najbardziej dostępne, jest czymś takim, co pozwala ci się bardzo szybko zorientować w miejscu, do którego trafiłeś. Dla mnie te wszystkie wyjazdy, gdzie towarzyszyło mi bieganie, były właśnie czymś takim. Wychodziłem rano z hotelu i miałem na przestrzeni godziny tego porannego biegania zdokumentowaną całą tę najbliższą okolicę. No już później nie musiałem spacerować tak jak koledzy długo i poznawać, bo ja to zrobiłem dwa razy szybciej, powiedzmy, jak nie trzy. Wiesz, mam takie doświadczenie związane z maratonem nowojorskim, bo ja wtedy w 2010 roku przyjechałem do Nowego Jorku jeszcze z zamiarem zrobienia takiego reportażu. Autorem reportażu był Zbyszek Rytel, a ja miałem być takim cicerone po tym maratonie. Po tym, jak uczestnik maratonu nowojorskiego przyjeżdża, jak przychodzi na targi, jak kupuje sobie buty, bo rzeczywiście kupowałem tam buty, które do dzisiaj mam, i w tych nowych butach biegłem maraton, nic mi I to nie zaszkodziło. Powiedzmy, że cała ta otoczka jest bardzo istotna, bo do Nowego Jorku przyjeżdża się przebiec oczywiście przez 5 dzielnic maraton, ale też doświadczyć tego wszystkiego, co już dotyka cię na samym lotnisku, kiedy podając powód swojego przylotu mówisz, że przyjechałeś na maraton, i ludzie od początku zachwycają się tobą. No. Jesteś już bohaterem. Tak, tak. I później pamiętam, że ktoś chyba, a to Boldon, czy a może nie, a to Boldon, podpisywał autografy tam przyjechał. Ja starałem się zrobić jakieś krótkie takie wywiadziki z tymi, którzy, bo mnie nie interesowały wtedy gwiazdy z tego punktu widzenia reportażu, chociaż wiedziałem, że Haile Gebrselassie biegnie w tym maratonie, zresztą nie dobiegł do końca. I myśmy przejechali, wynajmując tam jakieś taksówki, 5 dzielnic poprzednich dni. Zimno, bo to początek listopada, więc wymarzliśmy się trochę robiąc to. Ja robiłem stand-upy z różnych miejsc, opowiadając różne historie. I powiem wam szczerze, że kiedy już przyszło do samego maratonu, to ja już byłem trochę zmęczony wszystkim. Ja się przygotowywałem w rytm treningu, który mi Rafał Wójcik przygotował, nasz też reprezentant Polski w maratonie, a kiedyś świetny biegacz na 3 km z przeszkadami. Nie byłem w stanie zrealizować całego planu Rafała. Zabrakło mi troszeczkę do realizacji. Zrealizowałem może 70% tego planu. Plan był taki, żeby złamać 4 godziny. I kiedy już przyszedł dzień maratonu i to dotarcie na miejsce 3 godziny przed startem, zimno niesamowicie, przed tym zimnem... Pierwsza niedziela listopada zawsze. Tak, no, tak. Trochę uratowali mnie sponsorzy, bo poprzez sponsorów zostałem wzięty do namiotu i mogłem się tam trochę wygrzać, bo tak ludzie tam dwójkami, trójkami się owijali kocami. Wiadomo, że to, co masz na sobie, musisz już potem zrzucić w jednym Albo miejscu. Albo stoją w namiotach, nielicznych namiotach, stoją obok siebie tak, żeby wzajemnie się ogrzewać. To tak, jest wspólnota. To jest budowanie wspólnoty, tak. Dopiero, pewnie, że tak. No i później start po tych 3 godzinach, człowiek tak nie do końca ma doświadczenie, co ma przez te 3 godziny z sobą zrobić. To w ogóle ten czas przedstartowy, to ty, Adamie, wiesz o tym doskonale, że to od tego call roomu to czasami decyduje, co się stanie na bieżni. Dla amatora to są 3 godziny i ten amator może właściwie całą swoją pracę zniweczyć w ciągu tych 3 godzin, albo wymarzając, albo za dużo pijąc, albo za mało pijąc, albo się rozpraszając, albo właśnie tkwiąc w jakimś napięciu strasznym. Ja myślę, że zrobiłem tam z 20 podstawowych błędów. A, no to jest właśnie ciekawe, bo najczęstszym pytaniem zadawanym przez biegaczy, amatorów, jest to, co mam zrobić przed startem, żeby pobiec lepiej. I co byś absolutnie poradził pytającym, co mają zrobić przed maratonem, żeby pobiec lepiej? Ja oczywiście mówię o maratończykach, amatorach, którzy biegają 4 godziny i więcej. Absolutnie nic nie wiem o tych, którzy biegają dużo szybciej. Nie chcę się na ten temat wypowiadać. Ale to mówisz o największej grupie. Największej grupie. Otóż chodzi o to,
żeby zrobić stretching, natomiast żeby, broń Boże, poza tym się nie dogrzewać jakoś nadzwyczajnie. Dogrzewajmy się stretchingiem, dogrzewajmy się jakimś drobnym, delikatnym impulsem. Troszkę wypijmy, tylko broń Boże nie za dużo, bo zwłaszcza jak jest zimno, to się skończy tak jak w moim przypadku, czyli staniem w kolejce do Toitoja, bo tam nie wolno w naturę iść, tylko trzeba do Toitoja, inaczej jest kwalifikacja, tak jest w Nowym Jorku. I to mnie na przykład na tej trasie troszkę zgubiło. Gdybym ja nie nawodnił troszkę nadmiernie organizmu i nie biegałbym do tych Toitojów, to zrealizowałbym plan biegnięcia, bo od początku biegłem w wyznaczonym rytmie na 5,42 km, na 4 godziny. No ale jak raz 3 minuty straciłem przy Toitoju, drugi raz 1,5 minuty, to już musiałem ścigać ten wynik i źle się to skończyło. Dobiegłem, ale już 4,13, a nie 4,00. Także żeby się nie rozgrzebać, bo tak czasami ludzie godzinę przed, już nie mówię o Nowym Jorku, tylko zaczynają godzinę przed truch, dać biegać dookoła. A tu każdy kwant energii jest istotny. A jasne, już nie odzyskasz tego, chłopie. To tak jakbyś już godzinkę sobie pobiegł, byś już był na swoim tam, nie wiem, 10 kilometrze. Ale to jest też chyba tak, że nie ma takiej możliwości, żeby przeczytać książkę Bieganie maratonów w weekend, żeby się nauczyć tego w weekend, że można oczywiście zrobić sobie podbudowę teoretyczną, przeczytać mnóstwo podręczników, bo takie są, tyczących się biegania maratonów, czy w ogóle biegania. Cudownie, jak ta podbudowa teoretyczna zostanie w twojej głowie, ale doświadczenie, które wyniesiesz z biegu, ale również i z tego czasu poprzedzającego bieg, jest bezcenne. Po prostu trzeba to przerobić na własnym organizmie metodą prób i błędów. Absolutnie. Inaczej się nie da. Zgadzam się z tobą. I to w ogóle wsłuchiwanie się w swój organizm, znaczy bieganie jest wielkim poznawaniem swojego organizmu. Treningi, start oczywiście też, bo start jeszcze to jest dodatkowo pewne zadanie, chociaż na treningach też sobie człowiek stawia zadanie, ale to jest wielkie samopoznanie, można powiedzieć, takie bieganie. I jak człowiek zaczyna biegać mając 40 lat, tak jak ja zacząłem, to poznawanie swojego organizmu jest niezwykle cenne, bo nagle później zaczynasz wiedzieć o sobie takie rzeczy, na przykład wiesz, kiedy nadchodzi kryzys. Potem uczysz się tego, jak uniknąć tego momentu, kiedy ten kryzys nachodzi. Co to znaczy biec w komforcie biegowym? Jak nie wolno przekroczyć tego komfortu biegowego? Jak nie pobiec za szybko na początku? Na ile sobie możesz pozwolić? Oczywiście. Ja pamiętam, jak to pierwszy start w półmaratonie, jeszcze w dodatku to był start tutaj na Starym Mieście w Warszawie spod kolumny Zygmunta, pod półmaraton warszawski. I oczywiście co niesie nas emocja, biegniemy pierwsze za szybko. 10 kilometrów jest fascynujące. Biegamy z góry. A tu trzeba właśnie wtedy jakby wyłączyć się. Pozwolić innym biec do przodu, a samemu ledwie nóżką obracać, jakby jeszcze drzemać, żeby na tej drugiej dziesiątce włączyć całą swoją wolę i wszystkie swoje możliwości. A ja już włączyłem je, wyprzedzałem wszystkich, miałem radość. Opowiadam taką anegdotę zwykle, jak to w tym momencie wyprzedzania, przecież tam się stoi na starcie gdzieś z tyłu, wyprzedzam jakiegoś starszego mężczyznę. Nazwałem go sobie żartobliwie drepczącym staruszkiem. On rzeczywiście bieg, ja go tak wielkimi susami wyprzedziłem, a on tam sobie został z tyłu. Minęło 10 kilometrów, zaczął mnie brać spory kryzys. Zacząłem tak, to człowiek odczuwa w ten sposób, że to centrum jego organizmu, to jego mentalne centrum się coraz bardziej obniża. Tak jakbyśmy głowę mieli coraz niżej. Zapadasz się w sobie. Zapadasz się w sobie tak do poziomu mniej więcej splotu słonecznego. Absolutnie się zgadzam. I w pewnym momencie nagle słyszę takie kroki z prawej strony. To ten staruszek tym drobnym krokiem do mnie dobiega i przebiega dalej i odbiega w siną dal. To nie jest drobny krok. Wtedy to widzisz, jakby to pendolino cię mijało i to jest druzgocące dla psychiki, kiedy widzisz starsze osoby, dużo starsze od siebie, które właśnie, nie wiem, tam na 10 czy 11 kilometrze półmaratonu, a w maratonie to pewnie tam od 25 w górę, mijają cię, mając mnóstwo siły, przynajmniej tobie się wydaje, że mają mnóstwo siły, biegnąc bardzo równo, zdecydowanym krokiem, a ty modlisz się o to, żeby zobaczyć tę metę. Tak wyobrażam sobie, co ten staruszek mógł mieć w głowie, mijając ciebie, co mógł sobie pomyśleć i zostaje mi w sumie tylko jedna myśl. Dzieciaku. Chyba ta. Zwłaszcza ja obserwowałem wielu takich ludzi starszych, często z nimi rozmawiałem. Pamiętam taki maraton krakowski, w którym zaczepił mnie pan, który z moim stryjem gdzieś się zetknął na AWF-ie. Czyli ten mój stryj jest rocznik 26, ma 96 lat, a ten pan był z 27. No, teraz ma 95, daj Boże, że żyje, nie mam kontaktu z tym panem. Natomiast wtedy miał 86 czy 7 lat, jak biegliśmy.
I pamiętam, to był taki mężczyzna wyprostowany jak struna, obcięty na jeża. W ogóle wyglądał jak taki wojskowy, ale w najlepszym tego słowa znaczeniu. I on mi opowiadał, on zdarzało mu się w swojej kategorii wiekowej powyżej 80 lat wygrywać tam klasyfikacje w maratonach i jeździł do Niemiec Zachodnich, gdzieś tam indziej. I rozmawialiśmy przez 10 kilometrów tego maratonu krakowskiego. Potem ja trochę przyspieszyłem, potem zawiązywałem buty. No, rozeszliśmy się, już więcej nigdy go nie spotkałem. Ale to właśnie było spotkanie ze starszym mężczyzną. Wtedy ode mnie on był starszy 40 lat. I to była taka rozmowa i wtedy sobie pomyślałem, gdybym ja dożył tego wieku i był w takiej formie jak on, ale to pewnie niemożliwe i teraz przyznaję, że chyba niemożliwe. Nie wydaje mi się, żebym mając lat 80 tam jakoś był w stanie tak biegać jak ten pan. On był jednak jakimś w swojej kategorii fenomenem. I tacy ludzie zdarzają się na trasach wielu biegów. Mhm. I to są piękne historie. Historie wysoko motywujące, dające no kompletnie tak, inny oczywiście. Obraz człowieka w podeszłym bardzo wieku. Bardzo inspirujące. Tak. Mhm. Ja liczę, że to będzie bez względu na możliwości dotyczyć nas wszystkich i to byłoby piękne. Ja myślałem, że Przemek tu pójdzie jeszcze w kolejną stronę związaną z rozmowami na trasie, mhm. Że dość często zdarza się, że ktoś podbiega do nas, tak. rozpoznając tak. nas i zaczyna z nami rozmawiać. I to jest dopiero wyzwanie. To jest wyzwanie, bo bardzo często już na tych dalszych etapach trasy słuchanie, czyli skupienie uwagi na słuchaniu kogoś zaczyna boleć, ponieważ tak bardzo nasz mózg zaczyna redukować te nasze funkcje, które mogą pobierać energię niezbędną do biegania. Zdań. To już kompletnie nie wchodzi w grę. Dlatego najczęściej lepiej wytrenowanego od nas, mocniejszego biegacza, to jest swoboda, a dla nas powiedzmy, że to jest koło 20 kilometra, zaczyna się już kontemplacja zmęczenia, walka o każdy krok i wtedy to boli. Ja w ogóle zaobserwowałem coś takiego, że ten peleton biegaczy przez pierwsze 10 kilometrów jest szalenie gwarny. O, tak. A potem stopniowo zaczyna zacichać. Jeszcze przez następne 10 kilometrów te rozmowy się pojawiają, te pogwarki. Już słychać tylko kroki. A potem jest cisza. Zapada cisza. Wszyscy są wsobni. Już wsobni, no ci, którzy biegną na wybitne wyniki, to w ogóle są wsobni. Ci, którzy biegną sobie tam na jakieś w ich przedziale dobre wyniki. No bo każdy już walczy. W pewnym sensie to jest samotność długodystansowca, jak w powieści Alana Silitoła. Tylko cicha muzyka butów w rytmie biegania. Tak. Mm-hmm. Wspominałeś o tym, że to był debiut w roku 2004, natomiast jakbyś zdradził sekret, jaki był twój pierwszy trening, czy ty w ogóle wspominasz ten pierwszy doświadczenie biegowe? No, już nam zdradziłeś tą arcyważną część historii, że nie czułeś się jako biegacz dystansowy, sprinter, skoczek, dynamika, strzał, krótki wysiłek, ale taki bardziej jak z procy. Jak z procy. To jak wyglądał ten pierwszy trening? Ja przede wszystkim musiałem się przekonać do tego, żeby biec o wiele wolniej niż wydaje mi się, że powinienem biec. Bo między innymi dlatego fiaskiem kończyły się moje wcześniejsze próby. Pamiętam, jak to kiedyś z córeczką jeszcze uczyliśmy się jeździć na rowerku i ja tam biegłem za nią i pamiętam, że po 2 kilometrach byłem nieżywy. Wreszcie ona na drugi dzień nauczyła się jeździć, no, a także był jakiś plon tego. Ale ja zawsze zaczynałem ten trening za żwawo, bo byłem jeszcze żwawym człowiekiem i wydawało mi się, że ja tak będę mógł to przez wiele minut, a tymczasem po 2 kilometrach już było trudno. Ja musiałem przekonać się do tego, żeby biec bardzo, bardzo wolno, że to jest dla takiego człowieka w sile wieku jeszcze takie trochę jakby upokarzające. Dlaczego ja tak mam truchtać? No ale mówisz tak, tak wszyscy mądrzy ludzie doradzają ci, więc biegnij bardzo, bardzo wolno. I rzeczywiście tak było. Zacząłem biegać bardzo wolno i wtedy okazywało się, że mogę biec najpierw przez pół godziny, potem przez 40 minut, 50, wreszcie swobodnie mogę biec przez godzinę. A tę przyjemność biegania zyskałeś w którym momencie? Jak długo musiałeś na to czekać? Wiesz, przyjemność zyskałem wtedy, kiedy czułem, że w momencie... Ja jednak jestem taki dosyć zadaniowy. Kiedy czułem, że udało mi się po raz pierwszy tak rozłożyć siły, że kiedy przychodziły decydujące kilometry, to mnie niesie. Ja często biegałem za kobietami. O! No, noblesse oblige. Nie jesteś oblige, odosobniony moje nazwisko, w takiej strategii biegania. To były panie, które
podobnym wieku, które były o wiele bardziej ode mnie zaawansowane. Poznaliśmy się na takich biegach w Lesie Kabackim i potem jak je spotykałem na trasie, a to jakiejś biegu niepodległości, to mówiłem, wiesz, będę bieg za tobą. No i dobra, Przemek. I rzeczywiście to dużo dawało, bo one mnie mobilizowały. Jednak kobieta szalenie, bo no, zostaniesz z tyłu, będziesz biegł za kobietą. Więc to mnie motywowało. I druga sprawa, to bardzo specyficzna jest konstrukcja tej dawnej trasy biegu niepodległości. Teraz już jej nie ma, ale kiedyś biegaliśmy od kolumny Zygmunta do Wilanowa. To do było ponad 11 kilometrów. I konstrukcja tej trasy jest taka, że po tych pierwszych 3 kilometrach mniej więcej następuje zbieg, bo to tam z Belwederu w dół. Tak. I to jest ważna rzecz, bo to ona się idealnie układa do bicia swoich rekordów. Czyli trasa ma jednak znaczenie. Ma wielkie znaczenie. Ja pamiętam, że udało mi się wreszcie tam w ten sposób pobiec. Pamiętam ten taki bieg niepodległości, w którym ja już byłem dobrze przygotowany. Pierwsze 3 kilometry ledwie mieliłem nóżką. Potem był ten zbieg na luzie, absolutnie nie angażowałem się. I wreszcie, kiedy przebiegliśmy 5 kilometr, powiedziałem, ruszaj. To jest ten moment. I wtedy zacząłem biec po 4,5 minuty kilometr i dobiegłem, wyprzedziłem wszystkich, których mogłem wyprzedzić oczywiście. 10 kilometrów pokonałem w 47 z kawałkiem i to 11 wyszło mi 51 z małym kawałkiem. Nigdy, zdaję sobie sprawę, że ja już nigdy w życiu nie zbliżę się do tego wyniku, że teraz tę trasę pokonałbym w godzinę i 10 minut prawdopodobnie. Ale wtedy tak mnie niosło. Jeszcze Stacha Snopka dogoniłem mniej więcej na... A to 500 dobry biegacz przez naszej redakcji, redakcji TVP Sport. Bardzo dobry. Starszy o rok jeszcze ode mnie. On kiedyś w młodości biegał tam 1500 metrów w granicach 4 minut, więc to był poważny biegacz. I pamiętam, że 500 metrów przed metą dobiegłem Stacha, ale ja szedłem na euforii i ostatnie 200 metrów biegłem po prostu na cały gaz i udało mi się go wyprzedzić. Przemek, ale mówisz, że jesteś zadaniowy w podejściu do biegania. Zdarzyło ci się zejść z trasy, bo zadanie było nie do wykonania? Zdarzyło mi się. I co tobą kierowało wtedy? Wiesz co? Ja się zawsze nad tym zastanawiam, bo biegamy na poziomie amatorskim i dla mnie no, doczłapię się do mety, nawet gdybym musiał. I trudno byłoby mi podjąć taką decyzję, że jednak przerywam bieg i schodzę z trasy, odpuszczam sobie. Ja często biegałem maraton, znaczy często, to 3 czy 4 razy w życiu biegałem Krakowia maraton. Bardzo lubię Kraków, no wiele jest przyczyn, do Huty i z powrotem przez Stare Miasto niekiedy, w zależności od wariantów trasy. I ja pamiętam, że podczas jednego z maratonów krakowskich, nie wiem czy to był, nie był mój ostatni, bo tak zdarzało mi się, że ja w trakcie biegu na chwilkę szedłem, a nie biegłem. Ale jakoś dobiegałem do mety, docierałem. Natomiast wtedy dobiegłem do Błoń krakowskich. A tam była taki był finisz, że trzeba było je obiec raz i dopiero za drugą pętlą. I ja od 30 kilometra zacząłem kuleć. Jedna noga mnie tak zmęczeniowo bolała, żadna kontuzja, jak się później okazało. Ale i takie zesztywnienie postępujące. I pamiętam, że dowlokłem się do tych Błoń i powiedziałem, jak zobaczyłem, że tu jest, zszedłem z trasy. I już więcej właściwie, bo to jest bardzo niedobrze. To tak jak bokser, który raz zostanie mocno trafiony, znokautowany, już zawsze będzie miał w sobie ten lęk przed nokautem. I tak maratończyk, który zejdzie z trasy, nie dojdzie choćby, bo ja nie mówię, że dobiegnie, ale nie dojdzie do mety, to jest taki troszkę trafiony. Czyli zostaje to w głowie. Tak, zostaje. Niestety tak. No właśnie, bo tak troszkę mówimy o pewnych granicach, które niewątpliwie każdy z nas gdzieś posiada. Ale w sporcie próbowano udowodnić metodami naukowymi, ilościowymi, że nie da się pewnych rekordów pobić. A ja mam wrażenie, że one ciągle padają i ty, Przemku, jako komentator, znawca, wyjątkowy mówca oraz człowiek encyklopedia, ile tych rekordów miało nie paść? One miały zostać niepobite. Naprawdę, ja jak wspominam 800 metrów, to od tak wielu lat się mówiło, że to jest niemożliwe, żeby poprawić Sebastiana Coe. Przyszedł David Rudisha, zrobił to. Dziś mówi się o tym, że kobiecy rekord na 800 metrów nie może zostać pobity. A ja w tym sezonie twierdzę, że Ating Mu będzie tego bliska. I tego jest naprawdę dużo. No jest dużo. Jest dużo, zwłaszcza u kobiet. Dlatego, że niektóre rekordy były bite w sytuacji, kiedy ta kontrola antydopingowa jednak
pozostawiała wiele do życzenia, przepuszczała mnóstwo, zwłaszcza mnóstwo przepuszczała z takiego dopingu hormonalnego, testosteronowego. Więc w gruncie rzeczy mieliśmy do czynienia z takimi kobietami, które jakby przekraczały warunki organizmu kobiecego. Ponieważ ich nie złapano, więc te rekordy oczywiście trwają. U mężczyzn te granice były pokonane, bo jeszcze między Sebastianem Coe a Rudishą był przecież Wilson Kipketer, który z kolei jak pobił rekord Sebastiana Coe, to się wydawało, że długo, długo nikt tego nie zrobi. A jednak złamano minutę 41, pobiegł David Radisha i wszystko jest świetnie. Wydaje się, że ten rekord Marity Koch na 400 metrów, 47,60, że ta kratochwilowa na 800 metrów naturalnie, że to są takie bardzo trudne biegi, ale przypominam sobie na przykład jak na 1500 metrów był długo, pojawiły się na początku lat 90. Chinki. Jadły zupę trenera Marena, tak, żółwiową i po prostu lały tak cały świat, że żal było patrzeć. W jakiej technice osobliwej również? Od 1500 metrów poprzez 3 km płaskie, 5 do 10, wszystko to zostało znieczone. Pamiętam Sonię O'Sullivan, wybitną w końcu biegaczkę, która na Mistrzostwach Świata w Stuttgarcie biegnie za trójką biegaczek chińskich i one tak te odbiegają od niej, że właściwie są te trzy Chinki i ta reszta świata, na czele której stoi Sonia O'Sullivan. I wydawało się, że te chińskie rekordy są nie do pobicia i one wszystkie zostały pobite i na 1500 metrów, i na 5 km, i na 10 km. Pamiętam osłupienie, jak w Rio de Janeiro Almas Ayana bije rekord na 10. Ponieważ to był bieg mimo wszystko w ciepłym miejscu, mimo że to zima brazylijska, ale taka zima, że daj Boże nasze lato. I biegnie ta Ayana, raczej przyglądają się komentatorzy, ja tego nie komentowałem wtedy. Włodek z Markiem to komentowali. I ja to oglądam w jakimś centrum prasowym i patrzę na międzyczasy i mówię, zaraz, ale przecież ona biegnie zdecydowanie poniżej 30. Ona to, co musi paść, ale to i taki rekord. Nie, no za chwilę osłabnie, zasłabnie. Nie zasłabła, dobiegła, zmiażdżyła ten rekord. To takie osłupienie był ten 2016 rok. Potem to jeszcze było poprawiane. Potem pamiętam, jak pobiegła na 3 z przeszkodami Samitowa od początku, od startu w 2008 roku w Pekinie biegła sama, złamała 9 minut, tam było 8,58 z kawałkiem, tak. I też wydawało się, że nikt tego nie ugryzie. No to już mamy poniżej 8,50. No to coś niesamowitego. Van der Nicker na 400 metrów, gdzie rekord szalenie wyśrubowany. Carlsen Warholm, który nie jeden biegacz na płaskim dystansie 400 metrów by nie powstydził się wyników, jakimi on w zasadzie się tytułuje, z płotkami. Powiem wam szczerze, że rozmawiamy dużo z Markiem Plawgo, z Sebastianikiem Chmarą, z Alkiem Dzięciołowskim, jak jeździmy razem na duże imprezy. I ten Warholm jest jakiś niewiarygodny, bo wtedy, kiedy biegał Edwin Moses, kiedy biegał Kevin Young, o fenomenalnych warunkach fizycznych, długim kroku, Young przecież niektóre z rzędów płotku pokonywał na 12 kroków, co właściwie nikt później już nawet nie spróbował takiej sztuki. A tu nagle jakiś Norwek, nie niebotyczny, nie dwumetrowy, tak miażdży ten rekord świata. Nie wiem jak on to robi. Ja wiem, że jest nowe obuwie, że jest inne podłoże, że to obuwie oddaje lepiej, ale żeby tak pobiec na 400, no teraz mamy tą McLaughlin, która już trzeci raz pobiła własny rekord świata, trzeci raz pobiła rekord świata na 400 przez płoty. No teraz ten rekord wynosi tak, że na płaskie u kobiet 51-40 parę pobiec, to dziękuję bardzo, no. A ona tak przez płotki... Ale do jakich wniosków zatem dochodzisz, że co, że nie ma tej granicy, że postęp jest nieunikniony, że on zawsze będzie, czy gdzieś tam z tyłu głowy masz te myśle? Myślę, że jest postęp technologiczny w tej chwili i że on wchodzi troszkę w grę, stąd takie ruszenie w tych, zwłaszcza gdzie sprężystość, no jak w biegu rytmowym na niskich płotkach odgrywa. No nie darmo akurat i w kobiecych, i w męskich płotkach te fenomenalne rekordy zaczęły padać od momentu wprowadzenia tego obuwia. De facto
rekordy, o których mówimy, dostarczają mnóstwa emocji pozytywnych, szalenie skrajnych, takich, które dosłownie wyrywają dech z piersi. I mam wrażenie... Są spektakularne. Są spektakularne, absolutnie. To są momenty, w których często nawet postronni ludzie przy komentarzu sportowym na chwilę zamierają. Po prostu zamierają. Nie są w stanie jakby poskładać tych faktów, przyjąć ich takimi, jakie są. Bo taka zresztą rola komentatora, to pokazać wzniosłość sytuacji. No ale czy doping technologiczny, bo trochę wchodzimy w to pole, które mieliśmy w pływaniu, mieliśmy w rowerach. No dziś, czy nowe obuwie w biegach, czy to już zakrawa o doping technologiczny, bo strasznie duża dyskusja nastąpiła w momencie, kiedy zaczął rywalizować, co prawda niepełnosprawny zawodnik na dystansie 400 metrów i były... Pistorius, dokładnie. Pistorius. I były bardzo duże domniemania tego, gdzie zaczyna się doping technologiczny. A ja tę sytuację chciałbym tak troszeczkę prześwietlić, czy to już jest doping technologiczny. Nowe buty, które zresztą tutaj w studiu mamy. To jest ten but. Co rozumiem przez doping? No to znaczy, że obuwie dostarcza ci czegoś, czego absolutnie... Bo kiedyś but traktowano jako ochronę stopy przed otarciem. No, jak bieg Kusociński na igrzyskach w Los Angeles w 1932 roku, no to obuwie chroniło go przed otarciem na bieżni żużlowej. On i tak otarł sobie nogę, bo ten but był jakiś nie taki, wylał podobno... łyżkę stołową krwi z tych butów, jak skończył bieg i nie mógł pobiec na piątkę, gdzie był jeszcze mocniejszy, bo on raczej w kierunku 5 kilometrów był biegaczem niż 10, wygrał 10, mógłby dublet zdobyć, nie zdobył. Później, no i teraz tak, jest pytanie, za doping określiłbym wszystko to, że mamy taki but, bez którego za nic w świecie, bez którego właściwości tych milimetrowych często zysków, ale przy liczbie kroków, liczmy te milimetry, dają one możliwość no po prostu dłuższego kroku. Ale to już trwa od lat. No trwa od lat. Tylko, że wiesz co, to tak jak w skoku wzwyż. Był taki moment, że zaczęto robić specjalne buty, które były tak wysokie, miały tak grubą podeszwę, nogi odbijającej, że no, zawodnik nie skakał 2,30, tylko 2,27, bo 3 z okładem centymetrów to były te buty, więc właściwie jaki był ten... Sprzeciwiono się temu, określono pewną minimalną czy maksymalną grubość podeszwy i tak dalej, i tak dalej. Druga sprawa. Dla amatora, kiedy mamy grubą podeszwę, to ona powoduje, że mamy dobrą amortyzację, natomiast ona pochłania naszą energię, czyli w zbyt grubej podeszwie... Bardziej dla zdrowia, szybciej, a nie dla wyniku, tak. I teraz wymyślono bo przecież ten but, który tutaj leży u nas w studiu, jest cieniuteńki i leciuteńki. I chodzi o to, że to nie jest, to nie o to chodzi, żeby nas kolana nie bolały czy kręgosłup. Tu chodzi o to, że on jakoś tak kumuluje energię, że następnie, ja to sobie tak wyobrażam, że następnie ten krok staje się, tu jeszcze jest przecież bardzo istotny moment, bo pięta piętą, ale tutaj. Jest karbon, który niesamowicie wzmacnia sztywność buta. Od 2015 roku prosiłem firmę Nike, żeby zrobili sztywniejsze kolce, co zresztą nastąpiło i model jest tam, jeden z tych modeli sztywniejszych jest na półce niżej. I to jest finalny produkt wielu lat starań, alfa testów, które się odbywały. Są naprawdę sztywne. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby buty były na wyższym podbiciu i sztywne, dosłownie jak sprinterskie, z bardzo prozaicznych względów. Sztywniejszy but, większe wykorzystanie energii przetaczającej się stopy. Jeszcze tu jest kapitalny profil, więc te buty mają ogromne znaczenie. Takie jest moje zdanie. Ale, i to Adam, są buty, które zmieniają wyniki. A na twoją kontuzję, bo ty też z rozścięgnym podeszwowym się borykałeś. Nie, to się, ta czapi się. Ja nigdy nie doznałem kontuzji znaczącej. Rozumiem. W całej karierze. Ale zastanawiam się, czy one są sposobem na to, żeby unikać tych rozścięgien podeszwowych. Wręcz przeciwnie. Będą one jeszcze bardziej. Dlatego sugerowałem, że buty muszą być dostarczone sezon wcześniej i były dostarczone przez firmę Nike sezon wcześniej dla zawodników kluczowych, to akurat tak nastąpiło, żeby nie byli kontuzjowani w sezonie olimpijskim.
Zmiana biomechaniki zawsze jest bronią obosieczną. Pozwala osiągnąć lepszy wynik, ale trzeba się dostosować do nowej biomechaniki. I to jest ciekawe. Natomiast czy to jest już doping, czy jeszcze nie? Na pewno nowe technologie zmieniają wyniki i tego sam doświadczałem, obserwowałem i uczestniczyłem. I my obserwując to też tego doświadczamy, w tym sensie, że możemy to oglądać. Natomiast pytanie, dla kogo, wobec kogo ten doping technologiczny jest nie fair? No, podstawowy różnik byłby taki, gdyby ktoś miał dostęp do sprzętu, do którego ktoś inny nie ma. To jest podstawowa, bo nie ma równości szans. To jest ciekawostka, bo to jest zapisane od zeszłego roku, może 2 lata, w regulaminie Światowej Federacji Lekkoatletycznej, że buty muszą być ogólnodostępne, nie mogą wyjść poza rynkiem. I to wykreślamy. Kiedy pływanie wprowadzało te swoje poliuretanowe kostiumy, to pierwsze igrzyska, bo to tylko 2 lata one były dozwolone, to do igrzysk w Pekinie i na igrzyskach moim zdaniem to zostało zakłócone. Nie wszyscy mieli dostęp do tej samej technologii, przez co same igrzyska już były trochę wypaczone. Ale teraz znów przechodząc od pływania do lekkiej atletyki i porównując. Tam jest kwestia przy tamtych kostiumach leżenia wyżej ciała w wodzie o 0,5 centymetra. To już wystarczy, żeby zawodnik pewnego typu, bo to chodzi o to, że ten technologiczny doping, jak go sobie oczywiście w przybliżeniu nazywamy, to nie jest określenie prawne, także błagam, żebyśmy nie mieli tu żadnych procesów. Nie, my sobie swobodnie dyskutujemy, używamy pewnego pojęcia, ale nie w sensie prawnym. I teraz tak. Pewien typ zawodnika w pływaniu zaczęło to preferować, mianowicie kogoś silnego i umięśnionego. Dotąd pływanie raczej na rzadkie mięśnie stawiało, bo rzadkie mięśnie, wyższe leżenie w wodzie. I teraz taki Biderman, który do dzisiaj ma rekordy świata na 200 i 400 dowolnym, idealnie czuł się właśnie w takim kostiumie. Troszkę wyżej leżał, gdzie normalnie leżał niżej i zasuwał ogromną mocą swoich ramion. I teraz wracam tu. Mnie się wydaje, że może tak być z rekordzistą świata na 400 metrów z Warholmem. Że zwróćcie uwagę, że on się idealnie wpasował. On się wpasowuje dokładnie w tę technologię. To jest bardzo mocny fizycznie chłopak. Rozbudowane obręcz barkowa, ale mniejsza o obręcz. Chodzi o to, co się dzieje z jego nogami. On jest silny. I wydaje mi się, że jemu te buty leżą wyjątkowo. Tak właśnie może być. A skoro mówimy o dzisiejszych czasach, to tak bym chciał szybko, sprytnie przeskoczyć do tego, co działo się nie tak dawno, bo od lat 80., od maratonu pokoju, gdzie sport kompletnie ewoluował, przede wszystkim amatorski, bo w Polsce przeszliśmy pełną naprawdę przemianę od tego, jak ja jeszcze w 2007 roku wspominam momenty, kiedy biegacze w lajkarach byli pokazywani palcami na ulicy, do momentu, w którym znajdujemy się dziś, tu i teraz, w roku 2022, w którym bieganie jest, jedną z piękniejszych pasji 15 co najmniej milionów Polaków. To nie możemy mówić o ewolucji. Na naszych oczach wydarzyła się rewolucja. Rewolucja. To zresztą z Maćkiem pamiętamy, bo jakby byliśmy przy tym, kiedy rodziła się nowa jakość w maratonie warszawskim, prawda? Że tam przejęcie sterów przez Marka Troninę było taką. To było kluczowe, dlatego że to było dojście do głosu młodych ludzi pełnych pasji, żeby urządzać imprezę nowocześnie, żeby zachęcać, promować bieganie, że nie tylko organizujemy imprezę, przyjdźcie albo nie przyjdźcie, prawda? Tylko robimy edukację, popularyzację, robimy imprezy, które stanowią pewien pomost przygotowania do im... No po prostu zrobiło się zupełnie nowy model. Zupełnie nowy model. I nagle przekroczyło się to i 1000 biegaczy, i 2000, i potem to tak szło, aż do tego rekordowego, chyba tego, w którym po raz pierwszy wbiegano na Stadion Narodowy. I w tej chwili nie przypomnę sobie, jest to rekord polski frekwencji na mecie w maratonie. Nie chciałbym, miałem to opanowane, ale gdzieś mi to uciekło. Nie chciałbym w tej chwili fantazjować, ile ten rekord wynosi. Ale rzeczywiście to zostało stworzone w ciągu kilkunastu lat, więc niecałe jedno pokolenie przeszło tę ewolucję. Tak. Rewolucję, jak powiedziałeś, Macie. Rewolucja, ale tutaj idealnie podążyliśmy za tymi trendami przychodzącymi z zachodu i ta moda, która tam była nakręcana już od lat, dużo wcześniej niż u nas się wydarzyła, my jej w końcu ulegliśmy. Ulegliśmy i to w takim stopniu, o który byśmy pewnie nigdy siebie nie podejrzewali.
z naszą specyfiką stały się te biegi pamięci przeróżne, czyli właśnie bieg niepodległości, bieg powstania warszawskiego. Biegowa, tak. Bardzo interesujące. W Krakowie jest jakiś bieg kopców krakowskich, tak charakterystyczny. Organizatorzy zaczęli szukać patentu na uatrakcyjnienie samego biegu, stworzenie z tego widowiska, wydarzenia, poniekąd pikniku, tak żeby nie tylko biegacze mieli z tego satysfakcję, ale wszyscy ci, którzy pojawią się z nimi na starcie, a później będą czekać na nich na mecie. I myślę, że ta formuła się bardzo, bardzo sprawdziła. Bardzo się sprawdziła, ale też chciałbym powiedzieć o takim zjawisku, które dotyczy właśnie biegaczy w średnim wieku i starszych. O. Bo bardzo ważne jest, żeby człowiek, bo jakby by rozum był przy młodości, ale żeby przynajmniej może nie tyle starość, co wiek średni już go miał. Chodzi o to, że nie wolno stawiać swojemu organizmowi zadań, które go przerastają. Nie przerastają go może w tym jednym biegu, który sobie akurat zaplanowaliśmy, ale jeżeli będziemy permanentnie przekraczali te możliwości, to po prostu tak jak są wśród sportowców wyczynowych kontuzje zmęczeniowo, tak samo one się zdarzają wśród biegaczy amatorów. Dlatego, że te kości już są troszkę odwapnione, że elastyczność naszych ścięgien i mięśni nie jest taka jak w młodości. Ja spotkałem się z wieloma bardzo dobrymi biegaczami amatorami, którzy mieli kontuzje. Właśnie typowo zmęczeniowe kontuzje, które powodowały, że na pół roku przestawali biegać. Odnosisz wrażenie, spotykając kogoś takiego, że on chce w wieku lat 30 awansować do kadry olimpijskiej polskich maratończyków. Nie do końca to rozumiem. Ja wiem, że radość biegania może przybrać ogromne rozmiary, ale przede wszystkim trzeba myśleć o własnym zdrowiu. To zdrowie powinno być dla nas wyznacznikiem tego, dlaczego biegamy. No jest piąte przykazanie, nie zabijaj. Więc to jest daleko posunięte. To jest bardzo daleko, to jest wyostrzone, ale to tak jest. To, że zdarzały się w czasie długich biegów na świecie, w Polsce, śmierci biegaczy, ale to nawet, też jest prawda. Ale to, też już jest, ale to nawet nie jest to. To ale nie, to już jest odpowiedzialność tak. uczestnika. Czy on jest przebadany, czy... A z tym jest nadal bardzo źle. My na każdym kroku podkreślamy, że bieganie powinno się zaczynać od przebadania własnego organizmu. I z tego miejsca apelujemy do wszystkich absolutnie, którzy nas słuchają, oglądają. Pamiętajcie, jeżeli marzycie o tym, żeby bić kolejne rekordy, to raz w roku zaglądamy do lekarza, pytamy się, czy wszystko jest w porządku. Lekarz swoją fachową wiedzą doradzi wam, czy wszystko u was gra. Echo serca powinno być obowiązkowe, a wiem o tym doskonale, bo jestem po dwóch zabiegach na serce. O kurczę, to powiem ci szczerze, że teraz... Echo serca, badania krwi, podstawowe badania, ale no, musimy to robić. Musimy to robić, a nie robimy nawet tych zupełnie podstawowych. I wykonujmy treningi jak się da jednak w lesie. Oczywiście, że jeżeli ktoś chce wystartować w maratonie, a to będzie uliczny maraton, to musi odbyć też szereg treningów na asfalcie. Niemniej ja ze zdumieniem obserwuję, jak ludzie, którzy mają wybór, bo obok mają las, biegną po ścieżkach rowerowo-biegowych i to kilometrami wzdłuż tras. Ja rozumiem, że to noga lepiej oddaje i że to jest troszkę łatwiej. No, wynik w lesie potrafi być bardziej satysfakcjonujący ale to samego treningu, ale chociażby na który też wielu zwraca uwagę. Bo ja rozumiem, że być może wszystkie przypadki, w których widziałem tych ludzi, to były przypadki tego właśnie treningu niezbędnie adaptacyjnego do biegania po asfalcie. Miejmy nadzieję. Ale gdyby tak nie było, to naprawdę po pierwsze w lesie natleniamy się. Tam jest bogatsze w tlen powietrze, o wiele bardziej wilgotne. Nasze płuca i cały nasz organizm nie tylko jakby wysila się, ale od razu inaczej regeneruje. No po prostu mniejsza operacja słońca. No tysiąc argumentów bardzo za tym, żeby biegać lista, w lesie. Tak. Ja już zobaczyłem to oczami wyobraźni. I na pewno nasi słuchacze i nasi widzowie też to widzieli, bo to jest taki obrazek, wiesz, jest w psychologii taka nowa koncepcja, która pozwala wejść w głęboki relaks. Jest to powiązane ze światłem. Jak leżymy na ziemi pod koroną drzewa w lecie, gdzie światło przebija się, lekko pobłyskuje, to jest taki efekt bardzo porównywalny, wiecie, do jakiej czynności? Do prowadzenia auta na autostradzie, gdzie są te pionowe takie bariery oddzielające nas od świateł z naprzeciwka. Auto na zakręcie z naprzeciwka nas nie oślepiło nocą. I to pobłyskiwanie światła nas zawsze relaksuje, nawet na autostradzie, chociaż to jest niefortunne i niekoniecznie dobre miejsce do takiego rozluźnienia i relaksu. Natomiast to, o czym mówisz, to niejednokrotnie
w lato przeżywałem biegnąc w lesie, kiedy te promienie światła delikatnie muskały i stworzyły tak niezapomnianą atmosferę, tak głęboko relaksującą, tak oddającą dosłownie wzniosłość wydarzenia treningu. Nie, ten anturaż jest bardzo ważny. Bardzo ważny. A ja jeszcze mam pasję do biegania w nocy po lesie. W nocy? Z tym, że nie używam czołówki. No to jesteś naprawdę hardkorowy. Wiesz co, po pierwsze, wbrew pozorom w lesie jest widno. No w zimie jest widno, bo jeżeli leży śnieg, to odbija. To jest to odbicie, oczywiście. Co? Ale nawet w lecie, kiedy jest księżyc, nawet nie w pełni, ale przynajmniej w połowie swojej. To nie jest to zupełna ciemność. Nie jest to zupełna ciemność. Wzrok się przyzwyczaja. Czołówka strasznie oddziela. Ja nie lubię czołówek, bo bardzo często mi się zdarza, że biegnę naprzeciw kogoś, kto jedzie na rowerze z czołówką i to światło na 200 metrów. Nie wiem, po co mu coś takiego w lesie na 200 metrów. A mnie bolą oczy. Natomiast chodzi mi o to, że czołówka odcina. Wszystko jest naokoło czarne, a my tu jesteśmy oświetleni. Nie. Właśnie ten poblask delikatny daje o wiele większy relaks i większą przyjemność. Zatem tak, jak biegamy w nocy, musimy delikatnie kłaść stopy. Mi się nigdy nie zdarzyło skręcić nogi. No jakoś udaje mi się, biegnę delikatnie. No to zwiększa też twoją czujność podczas tego treningu, niewątpliwie. Raz to też mi się jest zdarzyło istotne. Wprawdzie, że coś straszliwie ryknęło z krzaków. Nie wiem, co to był za zwierz. Wszystkie ciarki po prostu przeszły mi przez całe ciało, a krew się zmroziła, ale pobiegłem śmiało dalej, nic mi nie zrobiło. I raz zdarzyło mi się obić o masywne zwierzę w wysokości takiej mniej więcej do połowy uda. Myślę, że mógł być to dzik, bo na pewno nie wilk, ani nie żaden... horror to jest. Ale kto był bardziej zdziwiony? Kto był bardziej... Właśnie. Ja się tak odbiłem od tego zwierzęcia. Nie dowiemy. Pobiegłem. A mnóstwo dzików teraz jest, więc taka hipoteza, że to dzik, jest hipotezą prawdopodobną. Wysoce prawdopodobną. I wiecie, że końcówka biegu, powiedzmy, że taką dziesiątkę robimy w lesie, kiedy biegniemy do świateł, bo na końcu lasu tam jest meta i zawsze tam jakieś... że bieg do tego światła, gdzieś tam bardzo daleko, kiedy już człowiek resztki sił, to jest przeżycie nieomal mistyczne. Ładnie, o bieganiu nocą? No, zdarzało mi się niejednokrotnie biegać nocą, ale zawsze wybierałem jednak czołówkę po doświadczeniach swoich skręconych kostek, choć teraz mam okazję pobiegać wolniej i spróbować wedle Adam, wskazówek, bo to będzie na pewno ciekawe, miłe doświadczenie. Małeś czwórkę. Musiałeś biegać z czołówką. A ja to tam biegałem 6 minut. No właśnie. I tak omówiliśmy sobie to, jak... sport się zmienił po dziś dzień od popularności, od tego, jak wyglądają, tego anturażu samych wydarzeń sportowych, które to nie jest już tylko święto tylko biegaczy dla biegaczy. Absolutnie. Tylko jest to święto rodzin biegowych dosłownie, bo często jedna osoba w rodzinie biega zapalczywie, natomiast reszta często jest obserwatorami lub po prostu zażywa biegania nieco rzadziej w sposób troszeczkę inny. Ale sport, mam wrażenie, i tak jest w moim przypadku, gdzie zapał do wygrywania urodził się dzięki Przemkowi i oglądaniu ceremonii wręczenia medali w Igrzysk roku 2000. Tam się narodziła u mnie myśl i to wychowało mnie jako sportowca. Jako człowieka, dziś już po zakończonej karierze, ale ciągle przed oczami mam ten obraz wchodzących na podium zawodników, którzy okraszeni twoim komentarzem to musiał być byli wyjątkowo szalony. Wyjątkowo atrakcyjni. Nie bądź aż taki skromny, Przemek. Nie, to musiał być wychował, to musiał być. Naprawdę. Wychował pokolenia. Absolutnie. Zresztą, wiesz co, bo przed chwilką rozmawialiśmy o tym przeżywaniu rekordów jako czegoś takiego nadzwyczajnego i mnie jako klasyka pod tym względem zapadnie w pamięć rekord Michaela Johnsona w Atlancie, 96 rok. Włodek to komentował z Markiem Jóźwikiem, no ale Włodek już prowadził ten bieg do końca i tam no, trzech ludzi pobiegło fenomenalnie, ale Johnson 19:32 i pamiętam, że to jak Włodek to skomentował, to rzeczywiście była inspiracja i pozostaje na wieki. I widzisz, to był taki rekord, że wydawało się, że nikt tego nie pobije. Pojawił się Usain Bolt, najpierw 19:30, potem 19:19 i okazało się, że nawet ten rekord daje się pobić, ale Włodek zrobił z tego jakiś rodzaj takiego objawienia. No coś w tym jest nadzwyczajnego, to muszę też przyznać. To jest inspirujące, tak jak Włodek opowiadał, że dla niego inspiracją był bieg Krzyżkowiaka w Rzymie. Włodek miał wtedy, powiedzmy,
11 lat, po złoty medal na 3 z przeszkodami. Musiał to słyszeć z komentarzem, przypuszczam, Bohdana Tomaszewskiego. I to po tym natychmiast wybiegł na ulicę i zaczął biegać, prawda? Bo to jeszcze taki odbiór w radiu, kiedy się tego nie widzi. Nie wiem zresztą, czy on to widział, może to w telewizji widział. Były już wtedy telewizory, ale czy to możliwe, żeby... No, w każdym razie, że każdy ma jakąś taką transmisję, po której... która go inspiruje już na całe życie. Również komentatorzy, naturalnie. Włodek Szaranowicz bardzo często powtarza takie zdanie, że sport uszlachetnia. I genialnie jest, kiedy dostrzegamy tę szlachetność zbudowaną na przestrzeni lat u sportowca. A ja myślę sobie, że mówiąc o bieganiu, też możemy powiedzieć, że bieganie uszlachetnia, że naprawdę stajemy się po prostu lepsi biegając. I myślę tu nie tylko o tej fizyczności naszej, o sprawności organizmu, ale też o takim mentalnym czynniku, który zyskujemy. Jest jeszcze drugie powiedzenie Włodka, mianowicie, że pośpiech upokarza. Ale zwróćcie uwagę, że one wydają się działać jakby równoważnie, przeciwstawnie. Sport uszlachetnia, pośpiech upokarza. Co to znaczy? Że nawet kiedy podejmujemy wysiłek fizyczny, kiedy biegniemy na granicy swoich możliwości, że również wtedy powinniśmy zachować jakąś harmonię, że ten organizm, zwłaszcza u nas amatorów, bo wiadomo, wyczynowcy, Adam przekraczał granice możliwości. My też musimy wychodzić poza strefę komfortu, ale nie wbrew organizmowi. Ale nie poza strefę, która jest zastrzeżona wyłącznie dla wyczynowców. Prawda? Czyli porównanie się z motyką na słońce. To jak w takim razie najlepsza twoja rada, która przychodzi tu po tej pięknej naszej rozmowie, jak zachować radość biegania? Bo to wydaje się istotne. Tak sam się przysłuchuję temu, co tutaj padło i radość biegania naprawdę przebija się wyjątkowo mocno. I czy ty nadal biegasz? Ja nadal biegam, wprawdzie już teraz tylko na 5 kilometrów. Mam taką ulubioną trasę w Przemyślu, do którego często przyjeżdżam, gdzie biegnę z góry w dół, potem pod górę ostro kilometr, potem wypłaszczenie, zawrotka, ostro w dół i pod górę i ten. I to jest naprawdę niewiele, ale to mam około 40 minut mi to wszystko zabiera. Fantastycznie. Ale to jest tak trudna trasa, ale ja ją kocham. Po prostu mam ją obeznaną w każdym niemal kroku. Mam pomierzone, w którym miejscu byłem poprzedniego. Znaczy, ja nigdy nie biegam codziennie przede wszystkim. Nie, ja zawsze przynajmniej jeden dzień przerwy mam, a często dwa dni nawet przerwy, żeby ten organizm... Bo ja powiedziałem sobie, że ja nie będę budował niczego. Oczywiście mam podtrzymywać sprawność. Ona z czasem, to podtrzymywanie z czasem daje po przerwie 3-4 miesięcznej, że ta forma wzrośnie, ale bardzo, bardzo wolno. Ja po tej trasie góra-dół, jak przychodzę i biegnę w Lesie Kapackim, to te nogi się łatwiej kręcą, no bo już nie muszę biegać pod górę. I to jest podtrzymywanie pewnej sprawności. Ale masz, Przemek, też tę świadomość, że na samym bieganiu życie i świat się nie kończy, że trzeba do tego dołożyć inne działania związane z naszą fizycznością, żeby to bieganie było pełniejsze, żeby przynosiło właściwe efekty, nawet jeśli ma to służyć tylko i wyłącznie podtrzymaniu pewnej formy. Dlatego ja codziennie, to jest zresztą... Legendarny jest ten drążek twój. Ten mój drążek, to prawda. W drzwiach. Podciągam się na drążku, rzeczywiście. Natomiast przede wszystkim codziennie uprawiam taki stretching, naciąganie. I do nogi położonej na jakiejś poręczy. U mnie to akurat jest pralka. Mam tak pralkę usytuowaną z taką nadbudową, że ona jest idealnie, żeby skłaniać się do nogi i w dół, i w nogę, i w dół. Dlatego, że to jest właśnie też przypomnienie tym mięśniom i temu systemowi nerwowemu, że to potrafisz i masz to cały czas potrafić. Druga rzecz to jest taki stretching, który się robi na ścięgna Achillesa, czyli pod pewnym kątem opieramy się i trwamy przez, powiedzmy, do 20 sekund. Jedna noga, druga noga. Potem są jakieś pompki, potem jest wałowanie, jak to tak nazywam, wałowaniem pleców przy pomocy rollera. Tak dosyć tam uważnie to robię i długo, bo to też wzmacnia mięśnia brzucha, bo żeby się po tym przesuwać, to musisz mieć brzuch zrobiony. Potem jest podciąganie, potem jest jeszcze krokodyl. To jest z kolei taka poziomka, której nauczyłem się trenując karate przed laty, jak miałem 16 lat. Mianowicie chodzi o to, żeby podkładając łokcie pod splot słoneczny i obracając dłonie, wyprostować się w pionie, żeby zawisnąć. I to tak można zrobić przez 10 sekund. Jest całe ciało napięte. Straszliwie. Mhm.
ale właśnie przyzwyczajasz, że masz taką zdolność napięcia ciała. Cały ten kor. Później tam po jakimś czasie robisz to drugi czy trzeci raz i przypominasz sobie, że to wszystko może pracować. Potem to się rozluźnia, potem się jeszcze jakoś troszkę podciągać i to wystarczy. Sprawność fizyczna plus bieg, no bo z kolei bez biegania, zupełnie bez biegania, no to twoje serce zaczyna, ta mięsień sercowy nie jest przyzwyczajony do żadnego wysiłku, nie jest natleniony, mięśnie nie są natlenione i stajesz się z kolei takim człowiekiem, który po schodach nie biegnie czy nie wejdzie. No to jest, takie są moje doświadczenia z obecnym uprawianiem sportu. To jest kompletne kompendium treningowe, bazy treningowej w zasadzie dla każdego, bo... Na każdym poziomie. To, znaczy, ja przepraszam, że tak sparafrazuję to, co powiedziałeś, ale to jest trening siłowy, trening ogólny, wytrzymałościowy z elementami siły, bo jednak te podbiegi, ten ostry podbieg pod górę naprawdę robi robotę. Gibkość ciała, sprawność. Przecież to jest kwintesencja sportu. To jest to, o cośmy walczyli. Zdecydowanie. O to Polska się biła. Mój stryj, który... ma 96 lat, jeszcze do niedawna wykonywał takie ćwiczenie, bo on między innymi pracował na AWF-ie Gdańskim, prowadził zajęcia z studentami. Nie wiem, czy teraz jest w stanie to wykonać, bo tam jednak kolana go bolą, ale kiedy miał jeszcze 70 parę lat, to potrafił, trzymając się za jedną nogę, na drugą zejść tak nisko, że zębami podnieść pudełko zapałek z podłogi. I nikt ze studentów oczywiście nie potrafił tego wykonać, więc natychmiast wykładowca buduje swoje autorytet. Ale ja też próbowałem, nigdy stryja nie dogoniłem pod tym względem, absolutnie. On był zresztą bardzo zdolny ruchowo, on był w kadrze na Melbourne w pięcioboju nowoczesnym, ostatecznie tam nie pojechał z przyczyn wypadku, ale był takim bardzo wysportowanym mężczyzną. Bardzo wszechstronnie uzdolnionym sportowo i taki dla mnie też trochę wzorzec. No i wzorzec, żeby do późnych, no tak jak się da najdłużej, utrzymywać jakąś sprawność, mieć jakieś jedno wybrane takie ćwiczenie, jak to mówią czasami WF-iści, jak to mój drugi stryj opowiadał, że no, uczył WF-u w jakiejś szkole zawodowej, wielkie chłopy, on był tylko średniego wzrostu, jak zaimponować takim młodym osiłkom? No pchnięcie kulą. No bo to kula piątka, powiedzmy, bo to jednak szkoła średnia. I on poprzez technikę, studiował też na AWF-ie, potrafił pchnąć tą kulą pod 13 metrów. A oni, wielkie chłopy, pchali 9. I mieli natychmiast szacunek do pana od WF-u. To miał przewagę. Miałem takiego pana od WF-u, który nauczył nas dużo elementów akrobatyki, kiedy byliśmy w czwartej klasie szkoły podstawowej. To był taki mężczyzna, pamiętam, przychodziliśmy na SKS-y, a on leżał na ławce i wydawało się, że drzemie. Po czym mówiliśmy: dzień dobry, panie profesorze, już jesteśmy. A on tak wstawał i robił stójkę na tej ławce. Robił stójkę na ławce, momentalnie tak ją ciągnął. Potem pokazywał parę ćwiczeń, jakiś wychwyt z rąk, z głowy i wiedzieliśmy, że to jest jakiś mistrz. I później jak sami robiliśmy mostek czy jakiś scyzoryk, to wiedzieliśmy, kto to umie lepiej od nas. Potem w szkole teatralnej miałem takiego nauczyciela od niemal wszystkich ruchowych sportów. Wtedy to był mężczyzna około 50-letni, postawny, mocny, który potrafił wykonać wszystkie fiflaki. Potrafił jakąś tak zwaną chorągiewkę zrobić, to się tak przy... Szalenie trudne. Trudne. To on to wszystko robił. Myśmy nie potrafili, ale on nas też bardzo wiele nauczył. Zawsze mówił: małą łyżeczką. Rozciągamy się codziennie małą łyżeczką, panowie. 15 minut wystarczy. I na taką złotą radę naprawdę liczyłem, bo to jest chyba nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale jeżeli miałbyś udzielić jednej złotej rady każdemu, kto dopiero planuje, zaczyna lub jest już po rozpoczęciu swojej przygody biegowej, to jaka ona by była? Małą łyżeczką, cierpliwie i regularnie. Obojętnie, czy to będzie regularność raz na 3 dni, raz na 2 dni, 2 razy w tygodniu, czy 3 razy w tygodniu, ale żeby była regularność. Takie nagłe zrywy, a potem odpuszczania, to takie zaczynanie wszystkiego od nowa. Natomiast regularność, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość w stosunku do swojego biednego, nieco już wymęczonego życiem organizmu. Czy weekendowy wojownik brzmi dobrze, ale jednak regularność zwykłego robotnika biegowego chociażby,
jest najbardziej istotne. No to ta stara anegdota, jeszcze no dzisiaj już mamy koparki, ale kiedyś bardzo popularne było takie szuflowanie, na przykład sypkich produktów węgla. I to zawsze było tak, że przychodził młody do rozładowywania wagonów, na tym można było trochę dorobić. A tam byli tacy właśnie mężczyźni koło pięćdziesiątki. On przychodził raz, dwa, trzy, po pół godziny był skończony. A oni tak przez 8 godzin, oczywiście z przerwami. A oni wolnym rytmem, ale potrafili szuflować i rozładować ten wagon z 15 tonami węgla. No i to jest właśnie ta przewaga, doświadczenie małą łyżką. I to, o czym wspominałeś wcześniej, że na miarę własnych możliwości. No, pewnie. Bo wydaje mi się, że kluczem w szczęściu biegowym jest to, żeby umieć, co jest szalenie trudne, i teraz to, co już padło akurat w zerowym odcinku naszego podcastu W rytmie biegania, zdradzę ci sekret. Zawodowcy, profesjonaliści w bieganiu też wstydzą się wolno biegać. I to dotyczy naprawdę wszystkich absolutnie ambitnych, nie tylko młodych, ale też już bardziej doświadczonych profesjonalistów. I coś takiego w nas siedzi, że ambicje sportowe nas pchają czasem gdzieś troszeczkę zbyt daleko za te granice odpoczynku, przyzwoitości w treningu tak bazowym, ale tak potrzebnym jak rozbieganie. I niestety potrafi się kończyć również kontuzjami, więc myślę, że to są komplet podstawowych umiejętności, kompetencji każdego ambitnego biegacza. Im szybciej zyskamy taką świadomość, że to może nam zaszkodzić, że nie powinniśmy przekraczać tej bariery, tym lepiej dla nas i dla naszego długiego w życiu biegania. I powiem wam, że wielką satysfakcję przynosi obserwacja sportowców na rozgrzewce. Dlatego, że jak już są zawody, to mamy jako komentatorzy cały szereg różnych zadań do rozpoznania, które miejsce, parametry, badamy, sekundy, wszystko. Natomiast na przykład jak przychodzi się na rozgrzewkę w pływaniu przed sesją finałową i ci pływacy wykonują różne zadania, które później one są tylko po coś. Potem już pływają na cały gal. Ale jak potrafią albo, nie wiem, jednym odbiciem przepłynąć cały basen, albo jakoś tak przedziwnie pracować jedną ręką do kraula, a drugą inaczej. Koordynacyjne ćwiczenia, a przede wszystkim jak potrafią głaskać wodę tak swobodnie i przesuwać się mimo to szybko, nie w tempie, ale i to samo kiedyś zachwyciłem się, obserwując którąś z biegaczek, chyba portugalskich, ona wyszła na rozbieganie poranne. Mieszkaliśmy w tym samym hotelu. Szczupła dziewczyna i ona tak tyk, tyk, tyk posuwała się leciutko, ale to właśnie estetyka tego ruchu, swoboda tego ruchu, ona biegła sobie tam pewnie 4,30 na kilometr, dla mnie tempo absolutnie krańcowo szybkie, a ona sobie tak te 4,30 ledwie grzebała nóżką, ale estetyka tego ruchu była wspaniała. Bo bieganie, ja często porównuję, w ogóle sport porównuję do baletu. On jest tak piękny w swojej formie, tak piękny w ruchu, tak płynny. Ach. Tego baletu w te wakacje będzie bardzo dużo, bo mamy wyjątkowy sezon, gdzie mamy Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce i kilka tygodni, zaledwie kilka tygodni później, Mistrzostwa Europy, zresztą rozbudowane i poszerzone jeszcze inne dyscypliny sportu. Zobaczymy, jak to się sprawdzi, ale to wszystko i tu taka cross-promocja. Do zobaczenia na antenie TVP Sport. TVP Sport, zapraszam. I do wysłuchania Przemka, rzecz jasna. A ja mam jeszcze tylko ostatnie pytanie. Bardzo, wydaje mi się, że to jest, będzie najtrudniejsze pytanie dzisiaj. Dlaczego albo czy e-sport ma szansę zastąpić sport tradycyjny? Nie wydaje mi się, aby to było możliwe. I tu się zgadzamy. Takie trudne, jednym zdaniem załatwione. Mnie również się wydaje, że nie może. Jest to z punktu widzenia widza taka sama kategoria sportowa, przynajmniej w moich oczach, bo tak samo się ściska kciuki, tak samo można tego sportu zażyć, co prawda przy komputerze, ale z punktu widzenia widza, który musi poznać technikalia, to jak ten sport jest rozgrywany, jakie ma zasady, no może przynosić równie szalone emocje. Z czasem może dorównać popularnością klasycznemu, klasycznej rywalizacji sportowej, ale nigdy nie wykluczy jej z rynku i myślę, że to będą dwie takie dziedziny sportu, które będą funkcjonowały równolegle i wzajemnie, kto wie, może się uzupełniały, bo tych pomysłów na wzajemne przenikanie też robi się coraz więcej. A w takim planie rozwoju na przykład młodych organizmów, no to jest taka różnica jak między stukaniem w
monitor swojego telefonu, a między zabawą w piaskownicy. Mm. Jeżeli ktoś jako dziecko nie pobawi się w piaskownicy, nie ulepi paru babek z plasteliny, no to później będzie dyslektykiem. To potem nigdy nie będzie wiedział, jaki jest dotyk. Nigdy nie będzie czuł możliwości swoich. Jego dłoń nigdy nie będzie idealnie zharmonizowana z jego umysłem. Bo będzie zubożona wyłącznie do pewnego rodzaju stosunkowo ograniczonego ruchu. Mm-hmm. Dziękuję bardzo za tą fantastyczną, fenomenalną, inspirującą rozmowę, kolejną rozmowę. Adam, ty wiesz, jak mamy dobrze, jak po zawodach mamy szansę usiąść z Przemkiem i on nam tak opowiada, nie przez godzinę, nie przez dwie, ale przez trzy, cztery. I to dopiero robi się przyjemne. Z Maćkiem czasami jedziemy sobie samochodem gdzieś tam na jakieś zawody i wtedy całą trasę... Nie włączamy radia nawet na minutę. A ja tak, ja początkowo mocne onieśmielenie, które we mnie zamieszkało, z takimi ikonami spotkać się przy jednym stole, mieć okazję porozmawiać, doświadczenie, przecież to... które miało niewielu ludzi w Polsce. Bo ja chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć. Adam, powiedziałeś, że znasz mnie ze słyszenia, ja ciebie z widzenia, dlatego że ja byłem dzięki oku kamery bardzo blisko ciebie i tuż przed startem, i na samym starcie, i w trakcie biegu, i jakby zaczynałem wmyślać się w twoją taktykę, w to, co w tej chwili się w tobie dzieje, więc pod tym względem no, znamy się znakomicie. Bezbłędnie, bezbłędna puenta. Poszliśmy dzisiaj wabank. Tak. Życzę nam wszystkim wielu szczęśliwych, uśmiechniętych lat ze sportem, z jakąkolwiek jego formą, bo sport łączy wszystkich. Wszystkich absolutnie, od pokoleń, przez płci. Jest jedyny niezaprzeczalny, bez granic. Niech będzie z nami jak najdłużej. Amen. Tak jest. Bieganie.pl. Słuchaj w rytmie biegania. Podcast W Rytmie Biegania napędza e-obuwie.